Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Dzisiaj mamy 10. odcinek długiej serii, ponieważ mieliśmy już kilka shortów, dokładnie 4 shorty wypuściliśmy. To jest 10. odcinek i ten odcinek dla wielu osób jest uznawany za tak zwaną dolinę śmierci, czyli sytuację, kiedy wszystko siada i nic nam się więcej nie idzie i kiedy znajdziecie fajne kanały na YouTube, fajne materiały, okazuje się, że po prostu więcej materiałów tam nie ma i sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Ale zanim do tego, to wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, pytania, za całą waszą aktywność w mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że my jesteśmy dla was i cały ten program tworzymy dla was, żebyśmy pomóc wam być lepszymi liderami, czy odstąpić w ogóle od takiego pomysłu, żeby takim liderem zostać, jeżeli przyszło wam to do głowy, a to nie jest dla was. Przede wszystkim też dziękujemy za wasze odpowiedzi na pytania, które wam zadajemy. One są dla nas bardzo wartościowe. Dowiadujemy się wtedy, w jaki sposób lepiej po prostu przygotowywać to, co robimy. I taka informacja zwrotna od was jest dla nas super, super wartościowa. Dokładnie. Rzecz, którą żeśmy zrobili i jest bardzo fajna, myślę, że przyda się, kiedy tych odcinków będzie więcej, to to, że każdy odcinek znajdziecie na stronie nerd.management/odcinka, czyli ten z wszystkimi bonusami, linkami, dodatkami znajdziecie na stronie nerd.management/10. Dobra, no to co? To jedziemy z tematem. Tak. Dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie, zrobimy sobie taką retrospekcję na żywo tego całego programu, ponieważ pamiętasz, kiedy zaczęliśmy nagrywać? No, to było we wrześniu, czy tak, nawet jeszcze w sierpniu, przełom września i sierpnia. Mamy 10. odcinek, to znaczy, że nagrywamy już 5 miesięcy. Dokładnie, regularnie wypuszczamy materiały co 2 tygodnie. Te długie wychodzą co 2 tygodnie bez ani jednej obsuwy. Na razie nie wyobrażamy. Także to jest bardzo fajne, że nam się w ogóle to udaje, bo oboje jesteśmy mega zajęci. Tak naprawdę dużo czasu nam zajadają obowiązki, plus tematy rodzinne, plus wszystko dookoła. A jednak znaleźliśmy czas na to, tak, żeby to robić. Się. I słuchajcie, zanim zaczniemy sobie przychodzić do tego, co nam się udało tutaj, co nam się nie udało, jakie mamy wnioski, zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest tytułowa Dolina Śmierci. Ponieważ już znowu, zobacz, wracamy do lat 70-tych, 80-tych, czyli dokładnie do roku 1979, kiedy to dwóch psychologów, Don Kelly i Daryl Conner, przygotowali swojej pracy, właściwie opisali tak zwany emocjonalny cykl, emocjonalne podejście i przebieg zmiany. I to jest o tyle ważne, że to się tyczy każdego projektu. Niezależnie od tego, czy to będzie projekt w IT, projekt w dowolny, który robicie, czy to będzie wdrażanie nowego nawyku, czy to będzie cokolwiek, postanowienia noworoczne, które nie działają. I teraz to dzieli się na 5 etapów. Ten cykl zmiany zaczyna się, jest takie 5 faz. I my teraz tak się zastanawiamy, czy już jesteśmy tak emocjonalnie i fizycznie w tej trzeciej części, w tej trzeciej fazie, czyli właśnie dokładnie w tej Dolinie Śmierci, czy może jednak jeszcze trochę jesteśmy wcześniej. Idąc od początku, pierwsza faza, tutaj zaczynając tak od tej strony, to jest pierwsza faza, czyli to jest tak zwany nieświadomy optymizm. Czyli nie wiemy, na co się piszemy i wchodzimy. Nie? Na pewno tak mieliśmy taką fazę, tak zaczynaliśmy. To jest dobra rzecz, bo to dodaje energii. Ten nieświadomy optymizm. Co to znaczy nieświadomy optymizm? To znaczy, że uważamy, że pomysł jest świetny, że będziemy go realizować, że będą same sukcesy, że będzie to po prostu szło świetnie, a nieświadomy dlatego, bo nie jesteśmy świadomi wielu przeciwności, wielu problemów, które mogą się pojawić. I w sumie tak zaczynaliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł, że będziemy to robić, mamy głowy pełne pomysłów. Ta nieświadomość nie jest czymś złym, no bo to dodaje energii, dodaje motywacji, ale zdecydowanie na pewno punkt pierwszy przeszliśmy, tak zaczynaliśmy. No tak, i przede wszystkim my nawet nie wiedzieliśmy, na co się piszemy. Mówiliśmy, nagrajmy to. A nagrajmy to tak, żeby było fajnie, więc weźmiemy sobie 3 kamery, 3 kadry, mikrofony, sprzęty. Tutaj wam wyświetlimy, jak w ogóle nasze studio wygląda, gdzie dzisiaj nagrywamy, także nie padnijcie ze śmiechu. Ale tak to wygląda i to działa. To jest też ważne, że zaczęliśmy z tym, co mamy, ruszyliśmy do przodu i ta faza przeszła u nas bardzo płynnie i przeszła super. Druga faza, czyli już kiedy schodzimy w dół, ponieważ te 5 faz rysują nam taką wielką dziurę i właśnie za chwilę do tej dziury dojdziemy. Druga faza to jest świadomy pesymizm, czyli już wiemy, co my żeśmy zrobili, na co my żeśmy się porwali. Zobaczyliśmy te wszystkie problemy, ile czasu to zżera. Oj, o czasie sobie porozmawiamy, bo czas tutaj jest
kluczowe, ile trwa zmontowanie, zrobienie takiego odcinka, ile trwa zrobienie transkryptu. To są takie szczegóły, o których sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy. I w tej fazie zaczyna się już odechciewać. Zaczyna się odechciewać wielu ludziom przy każdym projekcie, że no widać już wszystkie problemy, te wszystkie sytuacje, ile rzeczy wiadomo już, ile rzeczy nie wiemy, w ile rzeczy trzeba zainwestować, co trzeba dokupić, co trzeba... czego trzeba się nauczyć, po prostu jak robi się konkretne rzeczy, jak się te filmy montuje, jak się uploaduje, jak pracować z tymi wszystkimi systemami jest bardzo dużo w każdym temacie. Mm-hmm. Czy to będzie, obojętnie jaki projekt to będzie, no to zawsze tak będzie, że no zaczynacie się dowiadywać, idziecie i... Jaki to miałeś taki moment takiego świadomego pesymizmu, kiedy sobie zdałeś z tego sprawę? Chyba najgorszy, jak mi się po prostu zaczęło już odechciewać, to było montowanie 9. odcinka o event stormingu, kiedy... Tam było naprawdę bardzo dużo pracy, do tego ty sobie wymyśliłeś jeszcze, żeby zrobić tą playlistę, ponieważ no nasze odcinki, te długie, są długie, merytoryczne, które wyczerpują po prostu temat, albo przynajmniej staramy się, żeby wyczerpały możliwie temat. No i Krzysztof wpadł na pomysł, to zróbmy, potnijmy to na kawałki i praca nad tym, żeby to pociąć, no to było grubo ponad tam 8 godzin, po prostu szlak mnie trafił, bo to nie szło. I to nie szło, nie chciało się zrobić i cały dzień po prostu zmarnowałem na to, cały weekend zmarnowany, żeby to poszło. A jak u Ciebie? Ja miałem podobnie, ja jestem odpowiedzialny za transkrypcję. Mamy fajne narzędzie, które z treści audiowizualnej z filmiku przygotowuje zapis. Oczywiście on jest niezbyt idealny, jest dużo, dużo śmiesznych fragmentów, które z tego wychodzą. Ale to też jest dużo czasu, żeby to wyedytować wszystko. Te zdania, które wypowiadamy, kiedy tak się mówi, no to jakoś to płynie. Ale jeżeli to już trzeba przenieść na słowo pisane, no to trzeba zrobić jakieś edycje, zmodyfikować dygresję. Musi być jakiś tego sens. I to jest dużo pracy. Potem jeszcze tłumaczenie na angielski, które też jest automatyczne, ale też trzeba poprawić. Więc to jest taki moment, kiedy faktycznie widzisz ile to kosztuje. I to jest bardzo typowe dla wielu projektów, prawda? Najpierw myślimy o jakiejś idei, o jakiejś wizji, zaczynamy to robić, bo mamy tę energię, mamy ten zapał i w momencie, kiedy się uwikłamy w takie detale techniczne, w wykonanie, no to wtedy przychodzi to zwątpienie. I to jest bardzo typowe. To, co Paweł wspomniałeś, zagląda się na, nie wiem, na blogi, na kanały na YouTubie, na podcasty, gdzie jest po kilka odcinków i właśnie wtedy, w momencie, kiedy nawarstwia się tych różnych rzeczy do zrobienia, technicznych czy nakładu pracy, często przychodzi zwątpienie i to jest właśnie ta dolina rozpaczy, prawda? To jest właśnie ten trzeci etap, który płynnie się z tego przechodzi, ponieważ no, kiedy już zaczyna się tego nawarstwiać, a tego będzie się nawarstwiać zawsze, właśnie tak jak mówisz, w każdym projekcie coraz więcej przeszkód, coraz więcej rzeczy trzeba się dowiedzieć, douczyć, coraz więcej czasu to trwa, coraz więcej pieniędzy to pochłania. No i ta dolina rozpaczy to jest właśnie takie cmentarzysko projektów, pomysłów, które po prostu tej próby czasu też nie przechodzą, które po prostu się dają, gdzie nie ma odpowiedniej też motywacji. U nas na przykład super działa to, że no, pracujemy w dwóch, czyli nawet jak jednemu się nie chce, no to drugi to pociągnie. Na przykład kiedy mi się już nie chciało jakichś rzeczy robić, nagle dostaję wiadomość od Krzyga, a słuchaj, to już to gotowe, to moje gotowe, a twoje jak tam? Więc to jest właśnie to, co pozwala jakby ta praca we dwójkę tutaj działa nam super, ponieważ właśnie pomaga nam przejść przez tą dolinę śmierci, ponieważ tam wszystkie projekty już siadają. To jest ten moment, kiedy ludzie się poddają, kiedy już mają tego dość, zostawiają temat, mimo że byłby super, kiedy byłby kontynuowany, bo kiedy zobaczycie sobie na wszystkich twórców internetowych, niezależnie jakiej dziedzinie, czy to edukacyjnej, czy to rozrywkowej, tak naprawdę sukcesy osiągają ci, którzy robią to samo regularnie, wytrwale i idą do przodu. Czyli muszą przejść przez tą dolinę rozpaczy i stwierdzić, że okej, dobra, robimy, no ma to sens. U nas to się sprawdza, ponieważ mamy bardzo dużo fanów, nie? Z tego. Tak, bardzo nam się to podoba i się bardzo cieszymy. To jest po prostu coś, co zawsze robiliśmy. Dzieliliśmy się wiedzą, wymyślaliśmy nowe sposoby, w jaki sposób można prezentować tę wiedzę, którą mamy, więc to jest dla nas bardzo fajne. Nawiążę do tego, co powiedziałeś o znanych osobach, które coś nagrywają, czy wytwarzają jakieś treści.
to są osoby, które teraz są znane, ale oni zaczynali, nie wiem, 10-15 lat temu. Jest bardzo ciekawe, jak się wejdzie na YouTube'a na przykład, na kanał jakiś bardzo znany i się przejdzie do filmików, które były nagrywane 10 lat temu. One wyglądają po prostu strasznie. Dlatego nie przejmujemy się, że nasze filmiki czasami wyglądają badziewnie, albo że ktoś ma obciętą głowę, że nasze studio wygląda tak, jak widzieliście, albo że czasami nie udaje nam się idealnie przekazać tej treści, bo wiemy, że z każdym odcinkiem mimo wszystko szlifujemy nasze umiejętności i rozwijamy się. Tak, bo to jest proces. Nie da się tego zrobić w jeden dzień od tak i to jest właśnie świetne spojrzenie. Dlatego my też nagrywamy dzisiaj ten odcinek. Bardzo podobny odcinek nagramy prawdopodobnie też, kiedy to będzie 50 i 100. Pozdrawiamy odcinek. Siebie za 5 lat. Dokładnie, żeby zobaczyć, jak właśnie ten progres idzie. Czy może zatrzymamy się gdzieś po drodze i stwierdzimy, że no nie, że padniemy, że może do tej Doliny Śmierci jeszcze nie doszliśmy. Tak naprawdę, bo to jest tylko miara względem twórców, którzy publikują treść i na YouTubie, i na platformach podcastowych. To jest między 7 a 10 odcinków i tak większość po prostu pada. Co jest ciekawe, my mamy zaplanowanych jeszcze kilkadziesiąt następnych, tak. Więc to jest też dobre, ale o tym za chwilę. Przejdźmy sobie do czwartej fazy, tak żeby ten temat zamknąć, jak w ogóle taki proces wygląda, żebyście mieli tutaj wartość z tego, na co macie się przygotować. Tak naprawdę, kiedy będziecie chcieli zacząć swój projekt, czy realizować swoje pomysły. Ponieważ czwarty etap to jest już ten świadomy optymizm. Czyli już wychodzimy z tej dziury, życie nas przeczołgało, poszliśmy z kosztami, kupiliśmy to wszystko, co trzeba, poświęciliśmy czas na edukację, trwało to, ile musiało trwać, ponieważ no, nie zrobi się tego od ręki. Rodzina już się przyzwyczaiła. Tak, rodzina się przyzwyczaiła, znajomi się przyzwyczaili, że już się spamuje wszystkich w każdy wtorek. A z drugiej strony, że też weekendy trochę czasu się na to poświęca. Tak, zdecydowanie. I już wtedy wiadomo, na co się piszemy. Wiadomo, ile to trwa, wiadomo, ile to zajmuje. Zaczynamy to wszystko upraszczać i automatyzować. Tutaj wam przeskrolujemy naszą checklistę, ponieważ nasza checklista wytworzenia tego odcinka dokładnie to jest w tej chwili 8 stron A4. I to jest też ważne właśnie, żeby to wszystko układać, widzieć, ile tego jest. Ponieważ pan pamiętasz, jak robiliśmy tą checklistę? Z 5 punktów było na początku. Na początku tak, później nagle, dobra, to jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze to. I później jak ją zobaczyliśmy w tej takiej fazie, tak jak wygląda teraz, to o kurde, ile tego jest. Dłuższej checklisty w życiu na czym nie widziałem. I to jest właśnie ważne, żeby w tym procesie, kiedy zaczynamy już wyczołgiwać się z tej dziury, żeby porządkować pewne procesy, spisywać, robić procedury, ułatwiać sobie po prostu życie, no bo ponieważ wiemy, że no my chcemy ten kanał ciągnąć przez kolejne lata i dzielić się z wami naszą wiedzą na bieżąco. Zależy nam na tym, żeby ta nasza społeczność też się powiększała, więc jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiliście, to zapiszcie się na newsletter, tutaj wam link wyskakuje, wejdźcie na stronę, zapiszcie się na newsletter, żebyście byli na bieżąco i przede wszystkim byli częścią tej całej społeczności Nerd Management, którą tutaj chcemy stworzyć i tworzymy już od tych paru miesięcy i to nam się super udaje. Więc jesteśmy na tym w tej fazie piątej, kiedy już właściwie wyciągaliśmy z tej wielkiej dziury i ostatnia faza to jest ten sukces, spełnienie, to co widać właśnie u tych znanych twórców, nie? Teraz, czyli miliony subskrybentów, widzów, masa produktów, cała taka wielka machina produkcyjna, dużo właściwie konieczne jest również studio produkcyjne, które będzie to wytwarzać, duże zespoły często, ponieważ my robimy wszystko we dwóch, tylko tak naprawdę, więc to wszystko jest przed nami i tam idziemy i tam dążymy i też w każdym waszym projekcie. Pamiętajcie, że ta dziura, która tutaj właśnie jest, ta Dolina Rozpaczy, to jest chwilowe. To może potrwać, nie wiem, miesiąc, pół roku, może rok. My to traktujemy, wiecie, każdy projekt, taki zwłaszcza w internecie, w taki kanał, blog, czy podcast, czy cokolwiek, to nie jest projekt na tydzień, na miesiąc. To jest projekt długofalowy na lata. Więc tak warto do tego podchodzić. Mhm. To jest w ogóle ciekawe, bo omówiłeś tutaj wszystkie 5 faz. I tuż przed nagraniem odcinka zaczęliśmy dyskutować, w której fazie jesteśmy. To jest ciekawe, że to nie zawsze jest takie, że to można łatwo określić. Powiedziałeś teraz, że przeszliśmy tę trzecią fazę, jesteśmy w czwartej. A ja zastanawiam się, w której fazie jesteśmy. Czy jesteśmy jeszcze na etapie tego świadomego pesymizmu? Czasami ja jestem. Czy jesteśmy już poza tą Doliną Śmierci? To moim zdaniem często zależy od określonych kontekstów, od percepcji, jaką masz, albo no, chociażby od nastroju, w jakim się znajdujesz, prawda? No zdecydowanie, dlatego też warto mieć tą checklistę, mieć ten proces
strukturyzować go możliwie szybko, ponieważ to, że będziecie mieli gorszy dzień, no to jest normalne, to jest no, cykl życia i śmierci, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Więc tak jak mówisz, że gorszy dzień wystarczy i patrzysz na to, że nie, to jest dolina rozpaczy i to jest w ogóle nie, to jest najgorsze, co może być. Znowu są te różne konteksty, nie? Bo zobaczcie, robimy wideo, nagrywamy audio, to idzie w podcast, Krzychu robi transkrypt, to idzie później na stronę. Cały czas myślimy, jak to zrobić, żeby ten transkrypt jeszcze później zamienić na jakiś sensowny artykuł dla tych, którzy lubią czytać i chcą przeczytać coś sensownego i wartościowego, a nie transkrypt, który jest... Jeszcze nie da się ich czytać. Tak, jeszcze nie da się po prostu tego za bardzo czytać. Chociaż kto chce, to też transkrypty są super, ponieważ ułatwiają znalezienie jakichś rzeczy, o których mówimy. Więc pod tym względem oczywiście. To... Ctrl F5, tak. Wiadomo w jakim znaczniku czasu jest jakaś informacja, oczywiście. Tak, łatwo coś znaleźć. Więc no, tego jest dużo i te perspektywy też są różne, nie? Mhm. Perspektywa pracy nad wideo, gdzie na przykład mi się nieraz zdarza, że ja muszę czekać dosłownie godzinami, żeby cały projekt się przemienił, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale no taki projekt, kiedy nagrywamy na trzy kamery plus audio, to jest często, to są setki gigabajtów. I ja na dysku swoim, na kompie, na którym pracuję, mam raptem 250 giga miejsca. Więc często się okazuje, że takiej przestrzeni roboczej to ja mam może z 80, a projekt będzie miał w trakcie robienia ze 150-200, więc ja muszę to usunąć, poczekać i to naprawdę zajmuje masę czasu i tak, co z tym zrobić. Dużo roboty. Tak. Bardzo mi się podoba ta metafora, że ta dolina rozpaczy, no to właśnie jest taka dolina. W dalszej części odcinka porozmawiamy o takich narzędziach, które używając metafory czasem się czuję jak taki wspinacz, który wychodzi z tej doliny rozpaczy. Już czuję, że jestem na tym zboczu tego świadomego optymizmu, ale czasem właśnie ten gorszy dzień powoduje, że się osuwamy w tę dolinę. I wtedy te techniki, których używamy, o których się z wami podzielimy, to są te techniki, które właśnie wyciągają nas. To jest ta pomocna dłoń, która nas wyciąga z tej doliny, czy jakiś dodatkowy sprzęt, który pozwala nam się wdrapać znów na te zbocze. No to z rzeczy takich, o których warto powiedzieć i warto sobie zdawać sprawę, no to są wszelkiego typu fuck-upy. To, co nie wyszło. I to jest normalne, że coś wam nie wyjdzie i trzeba się tego nie bać. Bo jak sobie zobaczycie, jak nagraliśmy pierwszy odcinek, wybraliśmy sobie inną scenerię, gdzie mieliśmy fajne chmurki za oknem i już drugi odcinek był totalnie prześwietlony. To wideo było fatalne, więc okazało się, że no, na pierwszy rzut było super, ale później to już niekoniecznie. Nie? Druga rzecz, którą pamiętam, to tutaj też wyświetlę taki kadr z tego, kiedy ustawiliśmy wszystko, tak jak właśnie powinno to być ustawione, rozsiedliśmy się, zaczęliśmy nagrywać odcinek, po czym znaleźliśmy, że kurczę, ale ucięliśmy ci połowę głowy. Tak, ustawialiśmy kadr na innym trybie, co spowodowało, że już przy nagraniu ta głowa była obcięta. No też cały czas mamy problemy ze sprzętem, prawda? Nie mamy profesjonalnego sprzętu, używamy prywatnego sprzętu do tego i najczęstszy problem, no to oczywiście brak miejsca. No to jest głównie mój problem. to jest głównie mój problem, ponieważ no, nagrywamy to na telefonach na iPadzie. No mam tutaj na ten swoim telefonie mam za mało miejsca. Nawet mi się zdarzyło raz, kiedy to był wywiad z Bartkiem, kiedy nagrywaliśmy to w Gdyni na konferencji IT Manager of Tomorrow, gdzie ustawiłem dwie kamery i na telefonie mi się pamięć skończyła. Więc to jest też coś, co jest ważne, trzeba to przeżyć, że właśnie skończy się pamięć, utnie się nagranie, utnie się audio, utnie się wideo i... Raz mieliśmy tak, że nagrywaliśmy cały odcinek, dosyć długi, to był chyba ten z pytaniami, tak. Gdzie no, cały materiał wyrzuciliśmy do kosza, bo no, po prostu był słaby, zabrakło miejsca w trakcie, jeszcze był jakiś problem z dźwiękiem, więc no, musieliśmy to powtarzać. No do tego czasu no, to ja zamówiłem te telefony, czekam, zamówiłem też kompa drewnowego do montażu, ponieważ no, na tym co mam to trwa po prostu wieki. Ty się obkupiłeś też mikrofony, żeby jednak ten dźwięk był lepszy i miało to wszystko ręce i nogi, więc no, to jest ważne, nie? Że jednak ten sprzęt po prostu no, musi być. No właśnie, w jaki sposób sobie radzimy? To warto powiedzieć, w jaki sposób sobie radzimy z takimi błędami, których można uniknąć. Typu właśnie, żeby wyłączyć klimatyzację w biurze, bo inaczej będzie słaby dźwięk, czy żeby naładować baterię w telefonie wcześniej. To jest ta nasza checklista, którą już tutaj przewijaliśmy i to jest właśnie ważne, żeby tą checklistę regularnie sprawdzać i regularnie aktualizować i odhaczać wszystkie elementy, które w danym procesie robimy, ponieważ Potęga Checklisty, jest w ogóle taka świetna książka, Potęga Checklisty, oczywiście podlinkujemy wszystko w opisie,
tutaj pod tym wideo i na stronie. To jest świetna książka, która pokazuje, że właśnie ta checklista, kiedy masz to zapisane, no to już wtedy to jest bardzo łatwo realizować, bo jedziesz krok po kroku, nawet kiedy właśnie ci się nie chce, masz ten zły dzień, albo to jest już taka sytuacja, że po prostu no nie, no znowu trzeba, no ale dobra, mówiliśmy się, to jest też ważne, żeby mieć ten termin ustalony, nie? Bo u nas ten interwał są 2 tygodnie, wiemy, że co 2 tygodnie to musi wyjść. Żeby wyszło co 2 tygodnie, tak jak nagrywamy dzisiaj, no to wiemy, że mamy tydzień na to, żeby, właściwie niecały tydzień na to, żeby to wszystko teraz zmontować, obrobić i tak dalej, i to nam porządkuje cały proces. I też pomaga wdrażać usprawnienia. Nie? No bo jak zobaczysz, rozpisałeś sobie checklistę, swoją pierwszą, punkty, to później zobaczysz, miałeś tak, że zobaczysz, że to można wywalić, to można wywalić. Cały czas dodajemy albo usuwamy elementy z tej checklisty, więc to ewaluuje, ale to też dobra rzecz, że właśnie mając checklistę i to co drugi odcinek zachęcamy, żeby mieć listy to dużo, żeby mieć checklisty. To powoduje, że można pewne rzeczy robić na autopilocie, czyli nie trzeba się zastanawiać, co muszę teraz zrobić, tylko po prostu ten proces usprawniania procesu jest oddzielony od procesu wykonywania tego procesu. Po prostu robimy konkretne zadania, nie zapomnimy o czymś i dzięki temu osiągamy lepszy rezultat. Tak, i też to jest ważne. Ja na przykład tak miałem kilka razy, kiedy patrzę na tą checklistę, jadę tutaj punkt po punkcie i patrzę, ej, ale ten punkt jest bez sensu, bo ja tutaj robię na przykład 3 rzeczy, a tak naprawdę to mogę sobie kupić jakąś małą aplikację za 5 dych na przykład, która to robi to za mnie. I ja już mam odzyskane 15 minut życia, więc to jest też bardzo ważna perspektywa, żeby mierzyć ten czas na tym, ile co nam zajmuje, patrzeć na to z perspektywy takiej czasowej, co można usprawnić, może są jakieś rzeczy, które automatyzują jakieś procesy i wtedy no, ułatwi się to wszystko. I to zajmuje dużo mniej czasu i też sprawia większą radochę, no bo nie ma nic chyba gorszego niż taka frustracja, nie? Że tak. Czekam, bo musi się coś zmienić. Nie? A ci którzy z Was, którzy tworzą audio czy wideo, no to bardzo dobrze wiedzą, że takie projekty często się mielą nawet i po kilka godzin, ponieważ no, musi się to wszystko przemienić, przerobić. Także checklisty zdecydowanie polecamy. Tak. Co jeszcze? No jeżeli jest taka sytuacja, że już ten fuck up nastąpi, tak jak na przykład moja ucięta głowa w jednym z odcinków, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, no co z tym zrobimy. Ale no, stwierdziliśmy, że God is better than perfect. Lepiej, żeby mieć coś stosunkowo dobrego, niż żeby szukać tego ideału. Czasami trzeba się pogodzić z tym, że po prostu coś wyszło gorzej i wyciągnąć nauczkę na przyszłość, żeby też się nie zażynać, nie zamartwiać tym, że to, co robimy, nie jest idealne. No nie jest idealne, na pewno nie będzie idealne. Pamiętam, jak pisałem książkę i bardzo dużo pracowałem na tym, żeby była idealna, żeby nie było w niej żadnych błędów i wydawało mi się, że żadnych błędów nie ma. Jak dostałem gotowy egzemplarz, to pierwsze, co zauważyłem, to na którejś z pierwszych stron po prostu literówkę. Trzeba się w pewnym momencie pogodzić, że pewne rzeczy nie będą idealne i to raczej z czasem przyjdzie, że to będzie coraz bliższe ideału, ale nie powinno cię zatrzymywać to, że to, co robisz, nie jest idealne. Ja myślę, że w ogóle ten done is better than perfect, myślę, że to trzeba sobie wbić po prostu do serducha, do głowy i po prostu się nie przejmować, robić swoje, no bo zobaczcie, że to, co też czy nieraz mówimy w tych odcinkach właśnie o pracy takiej agile'owej, pracy w sprintach, to potraktujcie taki projekt właśnie jako taki interwałową drogę do rozwoju, czyli mamy pierwszy tydzień, rzucamy co mamy. Patrzymy, o, można poprawić to, tu zepsuliśmy i następne jest lepsze. I tak za te 10, 50, 100, 1000 odcinków, no to wtedy już jest dużo lepiej. Ja myślę, że jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, która też praca nad takim projektem, jak Nerd Management nam uświadamia, to jak się wysłowiamy. Nie? Tutaj Krzychu jest mistrzem jakby oznakania. Stękania, wszelkiego typu męczenia. Tutaj pod życiem mam kilka takich fajnych odcinków, w jaki sposób ja go leczę z tego. Które... A Paweł leci w dygresję. Co najlepiej, zwłaszcza w obecnych dziwnych czasach, bo mamy branża jest super. Alarm dygresyjny. Za daleko idziesz w dygresję i mam potem dużo problemów, żeby przy transkrypcji to jakoś ubrać w sens. Tak, więc jak widzicie, każdy z nas ma swoje wady. Ja gadam za dużo, ty masz za dużo wtrętów i to jest właśnie fajne, ponieważ praca nad takim projektem przede wszystkim uświadamia nas, ej,
tu można nad tym popracować, tu można nad tym popracować. I mimo, że tutaj robimy projekt dla przyszłych i początkujących liderów, praca nad tym da nam i umiejętności, i kompetencje, i doświadczenie, które przydadzą nam się w życiu, w wystąpieniach publicznych, w szkoleniach, warsztatach, tak naprawdę na pełnym spektrum polu możliwości, które mamy. Tak, to prawda. To, co jest ważne, tak jak wspomnieliśmy, pokazaliśmy, że wytykamy sobie te błędy, ale to też jest ważne, że właśnie pracujemy we dwóch. Jesteśmy takimi dla siebie accountability buddy, czyli takimi osobami, które właśnie motywują się nawzajem. Tak jak wspomniałem, jeżeli jednego dnia jednemu z nas się nie chce, drugiemu się chce i jakoś się tak wymieniamy. Nie mieliśmy jeszcze szczęśliwej sytuacji, że nam obu się nie chciało. Natomiast to jest też ważne w wielu sytuacjach, kiedy coś robimy czy samodzielnie, czy w grupie, żeby mieć właśnie taką grupę wsparcia, taką osobę, wobec której jesteśmy odpowiedzialni za to, że zrobimy to i że ta osoba się interesuje i jej zależy na tym, żebyśmy odnieśli sukces. To ja bym jedną rzecz właśnie dodał, bo to o tym może nie wiedziałeś nawet. Kiedy ja na przykład składam wideo, ja całej pracy z audio wideo uczyłem się w sumie od dwóch osób i też podlinkuję, biorę świetne kursy, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli ochotę w ogóle zabrać się za jakiś projekt tego typu, audio wideo, no to do audio tematów podcastowych, to jest Marek Jankowski, mała wielka firma, czyli najstarszy podcast biznesowy w Polsce, o którym warto tutaj powiedzieć. I to jest ewidentnie ojciec chrzestny wszelkiego audio, jakie kiedykolwiek nagrywałem, ale co do wideo, to jest Igor Podgórski. To jest człowiek, który ma świetny kurs Final Cut'a, tego, że właśnie jak pracować, edytować i ma też kursy montażu. I te kursy mają do siebie to, że z reguły tam jest jakaś grupa, właśnie tak jak mówisz, grupa wsparcia. I pamiętam, kiedy właśnie po takim długim, ciężkim montażu, gdzie tam naprawdę bardzo dużo trzeba było powycinać, wrzuciłem takiego screena timeline'u z Final Cut'a, tutaj mogę, że nawet wam wrzucę, jak to wyglądało, gdzie to było pokrojone, pocięte, po prostu masa czasu, masa pracy. I najlepszy był właśnie feedback. Ludzi, którzy się tym zajmują też profesjonalnie, mówią, że no tak to jest, nie jesteś sam, tak to jest, nas też to boli. I to jest praca, którą trzeba wykonać, więc sama ta świadomość, że zobaczenie, że kurczę, no to nie tylko ja się z tym męczę, tylko tak po prostu ta praca wygląda, nie? To jest właśnie to uświadamianie w tej dolinie rozpaczy, kiedy już myślisz, że nie, no źle, bez sensu, no to wtedy okazuje się, że nie, tak po prostu to wygląda i teraz albo ci sprawia to fun, albo nie. No właśnie, to jest ważne, żeby ta praca, którą robisz, po prostu sprawiała ci radość. No bo nie ma sensu się męczyć. Nie dostajemy za to kasy, nie liczymy na to, że będziemy jakieś kokosy zarabiać w przeciągu najbliższych kilku lat na tym. To po prostu sprawia nam radość, jest dla nas przyjemne. I to jest chyba kluczowe, prawda? No zdecydowanie. Jest bardzo fajna, jest japońska dziewczyna, która się zajmuje, żeby było śmiesznie, to jest też tak jak patrzymy na uczenie się z różnych branż, bo ona się zajmuje sprzątaniem szaf i porządkowaniem szaf. Marie Kondo, która ma swój system porządkowania ciuchów, układania tego wszystkiego, żeby to sprawiało radochę, ale to jej, ona ma takie bardzo właśnie świetne powiedzenie i taką świetną zasadę, że jeżeli coś ci nie sprawia radochy, coś nie sprawia, że to czujesz tą radość i ten fun z robienia czegoś czy z posiadania czegoś, to znaczy, że trzeba to wyrzucić, że to jest niepotrzebne. I to jest dokładnie tutaj, nie? Że cały czas mamy tą radochę. Nawet teraz tam paszcze nam się śmieją, że po prostu nagrywamy to. Ja już widzę tutaj, że będę wycinał te wszystkie krzychy, już się łapię za głowę w myślach pewnie, że kurczę, znowu. Listę poprawek. Dokładnie. I to jest po prostu coś, co jest no, mega fajne, sympatyczne. Więc jeżeli zaczynacie coś robić i patrzycie najpierw z tym właśnie optymizmem, hura, super robimy, a później to was przeciąga, dowiecie się ile tych rzeczy jest, ale jeżeli te właśnie rzeczy będą sprawiać wam radochę, to szansa na to, że ten projekt będzie realizowany dalej, spokojnie pójdzie dalej. Więc jeżeli byście chcieli nas oglądać jeszcze przez długie lata, to co nam sprawia radochę? Sprawia nam radochę, jak się zapisujecie na newsletter, sprawia nam radochę, jak lajkujecie, dajecie gwiazdki na wszelkich platformach podcastowych na YouTubie, bo to po prostu pokazuje, że ktoś nas ogląda i że warto to robić. Sprawia nam radochę, jak odpisujecie na nasze newslettery. Zadajemy czasem różne pytania, które są dla nas wartościowe, gdzie chcemy się czegoś dowiedzieć, więc to nam sprawia dużą radochę. Bardzo lubimy, jak szerujecie nasze filmiki na Facebooku, czy jak dopisujecie komentarze na LinkedInie. To są te wszystkie rzeczy, które dają nam energię do tego, żeby, no, żeby dalej to ciągnąć. No dokładnie, więc
zapisujcie się, publikujcie, rozmawiajmy, twórzmy tą społeczność wokół Nerd Management, osób, które przede wszystkim chcą pracować lepiej, pracować łatwiej, mądrzej i po prostu nie wynajmować koła od nowa. Tak jak mówiliśmy, no my już mamy po kilkanaście lat doświadczeń, nie jednego pieca chleb jedliśmy i wiemy, co was czeka, z czym będziecie się mierzyć lub teraz się już mierzycie i chętnie wam w tym wszystkim pomożemy. To, co myślę, że jest tutaj takie fajne, istotne, to, żeby my nie mamy, może inaczej, my nie mamy takiej perspektywy, że my musimy mieć nie wiadomo jakie liczby na tym. To jest też ważne i internet i obecne czasy nas przyzwyczaiły trochę do tego, że jest sobie jakiś kanał na YouTubie, ma milion subskrybentów i tam wyświetla śmietne filmiki z kotkami, które pierdzą, tańczą i w ogóle, nie? I w naszej sytuacji my dopiero zaczynamy, każdy musi pamiętać dwie rzeczy, że każdy zaczyna od zera, my zaczynaliśmy totalnie od zera, bez niczego, żadnych subskrybentów, żadnych baz i tak dalej, bez ludzi, powoli to się rozwija i to nie ma znaczenia ile tam tych ludzi jest, że to jest kilkadziesiąt osób, czy kilkaset tysięcy, no bo my to robimy głównie dla siebie. Tak naprawdę. Niemniej jednak, jeżeli będzie ich kilkaset albo kilka tysięcy, to na pewno będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi. Tak, tylko pamiętaj o tym, że żeby zgromadzić ludzi, na przykład gdybyśmy chcieli zrobić takie szkolenie, wyobrażasz sobie, kiedy byśmy mieli 1000 osób wsadzić na salę, to są masakryczne koszty i to, tego też sobie ludzie często, którzy robią projekty w internecie, nie patrzą na to, no bo zgromadź teraz 1000 osób i wsadź do jakiejś sali konferencyjnej, nie? A my płaczemy, że nie mamy 1000 na przykład, 1000 wyświetleń, 1000 lajków. To nie ma znaczenia, te liczby nie mają znaczenia, więc my się chcemy rozwijać, więc jeżeli wam się to przydaje, to lajkujcie, szerujcie, komentujcie, pytajcie, co byście chcieli i też dajcie znać znajomym, że takie coś właśnie jak Nerd Management jest, tobie pomaga i może się przydać komuś i też pomóc mu w pracy, zarobić więcej, lepiej, zwłaszcza w obecnych dziwnych czasach, bo mamy, ta branża jest super. Alarm dygresyjny, za daleko idziesz w dygresję. A jakie są nasze plany na przyszłość? Jakie są nasze plany na przyszłość? Nagrywać dalej. Tak. Nagrywać dalej, robić dalej to, co robimy. Mamy w tej chwili plan na shorty, czyli te nasze krótkie nagrania. 20 parę. 27 pomysłów. Tak, 27 już rozpisanych rzeczy i one się będą w trakcie pojawiać masę różnych kolejnych odcinków. Plus często jest tak, że życie przynosi nam tematy, że coś się dzieje u nas w pracy, w firmie i się okazuje, że warto coś by było nagrać. I do tego jeszcze mamy samych długich odcinków, pomysłów na długich odcinków, tam chyba kilkanaście. Kilkanaście. Tak? Kilka w takiej realizacji już konkretnej. Mamy fajnych gości zaplanowanych, więc to będą ciekawe spotkania. No i to wszystko się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy na pewno. Dokładnie, a nawet kilku lat. Więc to pozdrawiamy siebie. Tak jest, za 5 lat. Za 5 lat przy odcinku 50 i 100. Myślę, że to będą takie fajne milestone, żeby sprawdzić. Oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie nas dzisiaj i widzimy się za tydzień we wtorek. Dokładnie. Trzymajcie. Cześć. Jakbyś nawet pamiętał, żeby patrzeć w kamerę, jak będziemy to będziesz mówił więcej. Yep. Dobra, wciskamy ten czerwony. Nagrywa się. Się nagrywa. Ma się usadowić tutaj. Dobra, to będzie te. A, ważna rzecz. Patrzcie, tak się właśnie nagrywa Nerd Management. Dobry menadżer musi być ogrodnikiem. No dobra, to co? To zaczynamy? Nie, możesz.